Troska o zdrowie psychiczne w miejscu pracy i w miejscu nauki to najważniejszy cel, jaki postawili sobie założyciele warszawskiej fundacji Grow Space. Mające psychiczne podłoże problemy młodych mieszkańców to również jeden z obszarów, którym postanowili zająć się radni Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście. Tematem zainteresował się także ich starszy kolega, radny Jan Borowski, uczestniczył niedawno w poważnej dyskusji na ten temat w Warszawie. Jak byłem na zaproszenie Fundacji Grow Space w Warszawie na wysłuchaniu samorządowym z przedstawicielami samorządów z całej Polski, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dyskutowaliśmy nad problemem zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Problem nie jest znany od wczoraj. Problemy ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży z odpornością psychiczną z roku na rok się nasilają. Natomiast należy być na alarm, należy zrobić wszystko, aby pomóc polskiej, świnoujskiej młodzieży i o tym była ta konferencja. Ja na tej konferencji zaprezentowałem 3 postulaty, które chciałbym, żeby zostały wprowadzone również w naszym mieście, czyli pełna dostępność do pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w świnoujskich szkołach. Drugi postulat to całość środków z funduszu alkoholowego, ze sprzedaży alkoholu, z koncesji na sprzedaż, żeby trafiała nie na miejskie inwestycje, jak to ma wymiar obecnie, natomiast żeby była przeznaczana właśnie na pomoc psychiczną, na ratowanie życia i zdrowia młodzieży. I trzeci postulat, z którym wracam, to pomoc psychologiczna również dla tych, którzy się świnoujską młodzieżą opiekują, czyli nauczycieli i rodziców. Oni też mają prawo korzystać z tej pomocy. Jeszcze to, co mnie poruszyło podczas konferencji, to dostępna szkoła. Dostępna nie tylko pod względem wind i podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, ale dostępna dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego. Szkoła bez dzwonków, szkoła z możliwością pokojów, wyciszeń, właśnie z pomocą psychologiczną, taka, w której każdy uczeń czuje się bezpiecznie i do której może przyjść. Chciałbym powiedzieć, że Fundacja Grow Space, jej głównym projektem jest ranking szkół przyjaznych LGBTQ+, ale niezwykle ważnym tematem dla nas jest także zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w szkołach. Bardzo stawiamy na to i mamy wiele projektów. Chciałbym powiedzieć, że sytuacja w naszym województwie nie jest dobra ani zła w skali kraju. Jest jednak wiele do poprawy. Jeśli chodzi o psychologów, aktualnie są 103 nieobsadzone etaty dla psychologów i psycholożek w naszych szkołach publicznych. Patrząc na statystyki, w poprzednim roku kalendarzowym w naszym województwie doszło do 64 prób suicydalnych, z tego 4 niestety zakończyły się zgonem. Jest to sytuacja do poprawy i powinniśmy wspólnie pracować nad tym, żeby tę sytuację poprawić. Szczególnie tutaj kładę nacisk na samorządy, ponieważ one są najbliżej ludzi i oni znają najbardziej problemy ludzi i powinny opiekować się uczniami w swoich szkołach, którymi zarządzają. Chciałbym również powiedzieć, że samorządy mają tutaj największą rolę i to one jako jednostki sprawujące opiekę nad szkołami publicznymi powinny dbać o to, żeby wszystkie etaty dla psychologów powinny być obsadzone. Tak samo Ministerstwo Edukacji i Nauki powinno opłacać i wspierać samorządy finansowo w tym przedsięwzięciu. Chciałbym też wspomnieć, że niestety to, że takie konferencje się odbywają i to, że młodzi ludzie zapełniają oddziały psychiatryczne w szpitalach, jest niestety smutne, ponieważ to oznacza, że jest już za późno. Troszeczkę za późno o tym rozmawiamy, ponieważ system i my zawiedliśmy. Te wszystkie problemy powinny być już rozwiązane na poziomie w szkole przez psychologów, psycholożki, wspomagane przez rodziców, opiekunów prawnych czy nauczycieli. Niestety młode osoby zapełniają oddziały psychiatryczne w całym kraju, które są przepełnione. Brakuje nam lekarzy, psychiatrów i brakuje też psychologów, psycholożek, przez co młodzi nie dostają tej pomocy, którą powinni dostać. Przygotowując się tutaj do dzisiejszego spotkania, zapytałem się wielu swoich rówieśników, jak wygląda sytuacja w szkołach. Niestety w wielu szkołach jest tak, że nie ma po dwóch psychologów, po dwóch pedagogów. Czasami jest po jednym, nie są oni każdego dnia, tylko czasem 5, 3, a nawet 2 razy tylko w tygodniu.
Również nie w każdej szkole jest dostępność do psychologa. Pytając młodych o opinię, dowiedziałem się niestety, że wielu uważa, że psycholodzy szkolni nie pomagają tak, jak powinni. Często jest tak, że nie dotrzymują tajemnicy i mówią rodzicom to, co się dzieje na spotkaniach, co nie powinno mieć miejsca. Wiele razy też słyszałem o tym, że byli oni wyśmiewani lub na ich problemy były rozwiązaniem, były gry integracyjne, które nie pomagały rozwiązać problemu, tylko go wręcz powiększały. Niestety przykładem nieodpowiedniej praktyki psychologicznej w szkołach jest również to, że mamy naszych młodszych, świętej pamięci rówieśników, którzy padli ofiarą właśnie tego strasznego systemu, który niestety nie działa prawidłowo. Dlatego chciałbym bardzo, żeby w każdej szkole, w każdego dnia był psycholog, pedagog i można było normalnie porozmawiać, podzielić się tym, co się dzieje. Na szczęście w Świnoujściu mamy Centrum Zdrowia Psychicznego, które pomaga, jest bezpłatne i działa w Świnoujściu. Niestety dalej nie jest to na takim poziomie, na jakim powinno być i powinniśmy poprawić sytuację. Dziękuję. Tak, dziękuję Wam przede wszystkim za Waszą obecność, zabranie głosu w tej szczególnie ważnej sprawie i powtórzę apel do władz samorządowych, także kieruję go również do siebie jako do radnego miasta Świnoujście. Zróbmy wszystko, aby pomóc młodzieży, aby ta opieka psychologiczna, o której mówił Wojtek i Aleksander, aby była na jak najwyższym poziomie, aby była dostępna, profesjonalna przyjazna dla młodzieży. Jeszcze jak Alku mówiłeś o pomocy psychologicznej, to na konferencji wybrzmiał jeden ważny postulat. Aby już 13-latkowie mogli korzystać z pomocy psychologa czy psychoterapeuty bez zgody rodziców. Tak, żeby sami mogli o tym decydować, czy mogą sięgnąć po pomoc. To tylko apel, ale jak się dowiadujemy, radni rozważają także opracowanie programowych rozwiązań, które mogłyby poprawić sytuację.